Serdecznie witamy w Łopinickiej Telewizji. Rozpoczynamy świąteczne wydanie naszego codziennego programu informacyjnego Relacje na żywo. Dziś 11 listopada, Dzień Narodowego Święta Niepodległości. Co wydarzyło się 11 listopada 1918 roku? Zajrzymy do kart naszej historii. 11 listopada 1918 roku skończyła się 120-lecia niewola naszej ojczyzny. Po latach zaborów Polska zyskała wolność i niepodległość. Od tego dnia Rzeczpospolita zaczęła żyć własnym, samodzielnym życiem. 11 listopada to święto naszego narodowego zmartwychwstania, święto odrodzenia naszego państwa. Od tego dnia datuje się historia niepodległego państwa polskiego po bardzo długim okresie rozbiorów. Nierozerwalnie związana z nazwiskiem marszałka Józefa Piłsudskiego, twórcy Legionów Polskich. Ten wielki Polak włożył ogromny wysiłek w to, by marzenia kilku pokoleń naszych przodków stały się rzeczywistością. Czy my Polacy zrozumiemy istotę tego święta? Nasi reporterzy zapytały o to spotkanych przechodniów. Prosimy o relację. Dzień dobry Państwu. Dziś wyruszyliśmy w teren. Znajdujemy się właśnie w okolicy kościoła w Łopieniku nad Rzecznym. Z Twoim pytaniem, Antku, zwracam się do spotkanych tu przechodniów. Przepraszam bardzo, proszę powiedzieć, jakie dziś obchodzimy święto, dlaczego są wywieszone flagi narodowe? 11 listopada to świąteczny dzień. Proszę Pani, czerwona kartka w kalendarzu. W tym dniu obchodzimy święto niepodległości naszego państwa. Tego dnia, 104 lata temu, nasz naród odzyskał wolność i niepodległość. Po bardzo długiej niewoli, która trwała 123 lata. W całym kraju trwają dziś uroczystości państwowe i kościelne. Dzieci w szkołach czczą tę ważną rocznicę. Dziękuję bardzo. Jak Państwo widzą i słyszą, mieszkańcy Łopienika dobrze wiedzą, dlaczego dziś obchodzimy święto. Dla relacji mówiła Nadia Łasz. Dziękujemy. Pozwólcie Państwo, że przytoczymy teraz kilka faktów z historii naszej ojczyzny. W 1795 roku mocarstwa rozbiorowe postawiły swoje wrogie pieczęcie na akcie pozbawiającym Polaków największych wartości, wolności i niezależności. Ale nie przestała istnieć Polska. Jeszcze Polska nie zginęła. Te słowa były na ustach tych, którzy ruszali do boju i oddawali życie, by ich dzieci i wnukowie, czyli my wszyscy, mogli żyć w niepodległej ojczyźnie. Walka Polaków o niepodległość była długą i niezwykle trudną drogą. W 1830 roku wybuchło powstanie listopadowe. Polacy chwycili za broń. Przepraszam Cię, Antku, ale mamy połączenie z Gabrielem, naszym reporterem, który jest na obchodach Święta Niepodległości w publicznej szkole w Łopieniku nad Rzecznym. Posłuchajmy i popatrzmy, co tam się dzieje. Witam Państwa. Dla relacji mówi Gabriel Lipo. Znajdujemy się właśnie w publicznej szkole podstawowej w Łopieniku nad Rzecznym. Od kilkudziesięciu minut trwa tutaj uroczysta akademia z okazji Święta Niepodległości. Zapraszam naszych widzów relacji do wspólnego fragmentu z przygotowanych przez uczniów szkoły. Synku, choć słyszę, nie usłucham. Choć widzę łzy, nie wrócę otrzeć. Choć Cię kocham najbardziej na świecie, do mych żołnierzy muszę dotrzeć. Nie wiem, kto strzela, czyje huki. Czy wróg napiera, czy nasz to bój? To nieistotne. Ojczyzna wzywa. To święty obowiązek mój. Ja marzę sobie, dziecko drogie, że wolność wnet wywalczym. Wtedy przybędę, płacz twój utule. Będziemy święcić wolność dni. My nie czekamy na ordery. My nie żądamy chwalby słów. Nawet nie wiemy, czy przeżyjemy. Dla wolnej Polski nie żal głów. My śpimy niczym zwierz pod miedzą, naszą poduszką stary łach. Przed nami fronty, bomby, burze i ciągle z nami kroczy strach. Nie szumi las dumnych sztandarów, nie słychać fanfar ani braw, lecz dobrze słychać jej kolegów, czuć swą spalonych bombą traw. Nam szumią drzewa poranione, leje po bombach, skarżą się. Nam swoje żale szepcze piasek, a śmierć wokoło czai się. A
Antoni, mamy właśnie połączenie z naszą kolejną reporterką, Zuzią Weremko, która jest w Gminnym Ośrodku Kultury w Łopinniku Górnym. Zobaczmy, co tam ciekawego się dzieje. Witam Państwa serdecznie. Jestem w Gminnym Ośrodku Kultury i trwa właśnie uroczysty koncert z okazji Święta Niepodległości. Posłuchajcie Państwo. Na razie to tyle z Gminnego Ośrodka. Będziemy się jeszcze łączyć. Dziękuję Państwu za uwagę. Mówiła Zuzanna Weremko. My natomiast wracamy do głównego tematu relacji. Mówiliśmy przedtem o zbrojnej walce. Niestety Polacy przegrali powstanie listopadowe. Wielu patriotów musiało uciekać z kraju. Rozpoczął się okres niebywałych prześladowań. Wycofano z urzędów i szkół język polski. W udręce i niewoli mijało przeszło 30 kolejnych lat. Przyszedł 1833 rok, niespodziewany powrót do wieloletniej służby w Wojsku Carskim. To przyspieszyło wybuch kolejnego powstania styczniowego.
jeden, nie dwa i nie trzy. Zrywów odważnych, gdy pradziadowie za broń chwycili, tłumiąc łzy. Był rok 30 w listopadzie, 63. Ten także był, gdy przodkowie za broń chwycili, poszli na wroga, każdy się bił. Był mróz, trzeszczały tęgo płoty, śnieg padał gęsty, gubiąc ślad. Był lód na rzekach, marzły nogi, nie jeden raz na tydzień jadł, lecz nie narzekał, nie zawodził, nie czekał wiosny, bił się już, nie liczył ran ani odmrożeń, wdychał bitewny, ostry kurz. Dlaczego idę, pyta siostra, czy nie dbam o swe życie nic? Przecież życie me to ma ojczyzna, więc pomódl się raczej niż krzycz. Szedł pradziad mój i dziadek szedł, szedł ojciec, chociaż słyszał nie. Więc idę ja, to obowiązek, choć bardzo, siostro, kocham cię. A może właśnie to dlatego, dla tej miłości muszę iść. Może nie jedno od pokoleń, by wolność przynieść pod nasz dach. Więc proszę, Boże, wspomóż łaską, niech wolny fruwa biały ptak. Po upadku powstania styczniowego tysiące Polaków zostało zesłanych na ciężką katorgę na terenie carskiej Rosji. Zawsze jednak wierzyli w zwycięstwo. Blisko 50 lat później, bo w 1914 roku wybuchła pierwsza wojna światowa, ożywiła nadzieje Polaków. Żołnierze Legionów pod Józefa Piłsudskiego śpiewali: my pierwsza brygada, strzelecka gromada. Zaczekaj, mamy połączenie z Gminnym Ośrodkiem Kultury. Posłuchajmy kolejnego fragmentu koncertu. Thank you.
Wracamy do naszego studia. 11 listopada 1918 roku w Compiègne pod Paryżem zostało podpisane zawieszenie broni między Niemcami a mocarstwami zachodnimi. Pierwsza wojna przeszła do historii, a Polacy mogli się cieszyć wolnością i suwerennością. Dziś, w rysie tego dnia, który stał się początkiem odzyskania Polski, w całym kraju odbywają się uroczyste obchody. Cały naród czci pamięć o swoich bohaterach. My również świętujemy. To właśnie pokazują nasze relacje. Wróćmy do uroczystości, które mają miejsce w szkole. Halo, Gabriel? Tak, tak. Jestem w szkole w Opyniku, gdzie nadal trwa uroczysta akademia. Otwarta ich władza, ich chciwe ręce odrzucone w dal, strzaskane ich trony, strzaskane korony, aż dudnie ciszę pałacowych sal. Tośmy dożyli tej cudownej chwili, gdy wraca wolność, życie wraca w nas. Wolne już miasta i wolne wsie polskie, wolna ojczyzna, co czekała wiek. Rzeczpospolita, nasze kochanie, matka gór, morza, jezior i rzek. Piękna melodia Polakowi bliska, brzmi wszędzie wokół, serce weseli. Henryka Mazurek, znany od lat, mówi ten nowy, wolny świat. Huczą wciąż salwy, lecz to nie wiwat. Trzęsie się każdy, skacze pod niebo. W serca nam walą, aż piersi rwą. Nie kryj się, bracie, ze łzą. Dzień 11, miesiąc deszczowy, lecz dla nas cudny, piękniejszy niż lato. Cieszy się każdy kwiatek, drzewo, dom. Polacy znów na swoim są. Zanim się z Państwem pożegnamy, wróćmy jeszcze na chwilę do szkoły. Moi drodzy, chcę Wam w imieniu widzów relacji gorąco podziękować za piękną akademię. To była bardzo ciekawa lekcja historii i patriotyzmu. Antoni, Nikola, oddaję Wam głos. Dla relacji mówił Gabriel Lipa. Dziękujemy koleżankom i koledze reporterom i całej obsłudze technicznej naszej telewizji. Jak mogliśmy się przekonać, w naszym środowisku uroczyście czci się kolejną piękną rocznicę odzyskania przez Polskę wolności i niezależności. Wierzę, że za rok również będziemy mogli prowadzić dla Państwa relacje z okazji kolejnej rocznicy naszego święta narodowego. Dziękujemy za uwagę. W świątecznym wydaniu relacji to już wszystko. Życzymy Państwu miłego popołudnia. Zapraszamy na następne wydanie naszego programu. Nikola Trojanowska i Antoni Dumała. Do widzenia. Do zobaczenia i usłyszenia.